Cześć, witam wszystkich na kanale. W drugim odcinku z Doom 3 BFG Edition UAC Administration. To jest lokacja, którą będziemy przechodzić. I'm telling you now, doctor, the UAC is taking over this operation. Operation? Is that what you're calling it? The situation is out of control. It's not out of control, Swan. You are. I'll manage this, and you and your flunky will be taking control of nothing. Do you understand? Yes, Betruger. I think I do understand. Okay, plan B. Dobra. Z tego co patrzyłem, to gra nie jest bardzo długa. Więc myślę, że na 8-10 odcinkach chyba się uda zakończyć produkcję. Dobra, weźmy maszynowe, bo jest troszkę jest lepsza. Kiedy się w to grało? Gramy na średnim poziomie trudności. Żałuję, że sobie tego trudniejszego nie wziąłem. O, niespodzianka. A, nie mam MPDIA. O kurde. O kurde, to było dobre. W końcu jakiś potworek nam trochę zagroził. Aha, kurwa, on traci życie. Myślałem, że jest szyba, kurwa, ma, widzicie. Kurde, tu beczek mamy. Ale one się na razie nam nie przydadzą. O, widzicie, mamy PDA-a. Williama. William Banks. Chyba, że my możemy tu przejść przez to. Nie. Chyba się nie da, ale no tu kurde. Widzę, że trzeba się wracać dużo w tej grze. Widzicie? Bo się tam pojawiają nowe skrypty. Dobra, elegancko. Apteczka się przyda jak najbardziej. Kurde, fajna gierka nawet. Szał jakiegoś dupy nie urywa. Ale gra się nawet fajnie. Gra jest dynamiczna. O kurwa. Bardzo trochę dostałem po dupie. Taki typowy, klasyczny shooter FPS, których teraz już nie ma za bardzo. Fajnie, że dali tą latarkę, bo przyznam szczerze, że bez tej latarki to byłoby tu naprawdę ciemno.
Ale tutaj kurczę. Aha, czekajcie. Dobra. Twórzmy to. O kuźwa mać, nowy przeciwnik. Cholera. Kuźwa mać. A i co jest? Na tym nic nie mogę zrobić. O kuźwa, o kuźwa, o kuźwa. Jaki gość. Jaka agresja. Tutaj chyba nic nie zostawiłem. Dobra, musimy sobie życie znaleźć i pancerz. Kurde, twardy. Ammo shard. Czekajcie, tutaj znajdziemy. PDA. Jonathan Moses. Aha. Który to jest? Dwa, cztery, sześć, trzy. Myślicie, że to będzie pasować? Free stuff. Kurde. The access your new storage cabinet. Visit us online. Kurde, pieczone. Aha, ja się wróciłem. Dobra. Dokonam sobie skrót. Można tak powiedzieć. O, to ci kurwa spieprzają. Co to jest? Jest William Banks. Mamy PDA. Teraz nam pozwoli trochę otworzyć tutaj przejść. Chyba więcej nic nie ma.
co? Ja sobie może zapiszę to. Było jedno przejście, a tu chyba było jeszcze jedno, nie? Z użyciem tej karty tutaj właśnie, o. O właśnie. Connection error. Granaty. Coś nowego. Granaty sobie zostawimy na... O kurde, pancerz. To zostawimy sobie też na jakichś trudniejszych przeciwników. Aha. Dobra, co ja muszę tutaj zejść na dół. No bo tutaj tego mi beczkę spuścił na głowę, pamiętam. Dobra, pierwsza część ma tutaj tego poziomu za nami. Alpha Lab Sektor 1. Marine, I've received a report that you haven't reached Bravo Team yet. You need to pick up the pace. Can't wait for find the personal elevator that leads to Alpha Labs level 2. Ta latarka nie za bardzo świeci dobrze. UAC takes pride in its safety record. Please follow UAC procedures. Aha. Nice. Solutions that will soon pay off for the UAC, its investors, and indeed the entire human race. With its vast reserves, rich in naturally occurring iron oxide, they are the raw materials of our future. Alpha Lab Restrict Aces Storage Locker 009. O, taki unik zrobił. Kupaniec. For Kyle Berger, research supervisor for computer. The elemental phase deconstructor is fully operational, and the research data we have gathered so far is. For generations, humankind has lived under the looming specter of slowly dwindling natural resources. Our new ventures on planets like Mars have only intensified our need to find fresh sources.
Kurczę, to są jakieś informacje na pewno zawarte, związane z... ...formally designated Phase 1 by the Union Aerospace Off-World Research Division. The Alpha Labs began construction on October 29, 2095 and became fully operational July 17, 2015. Originally created as the Prime Science and Research Facility, Alpha Labs are responsible for the development of leading edge technologies, such as the Elemental Phase Deconstructor, Ooh, mama. All presently being utilized right here in the Alpha Labs. These endeavors have allowed for much needed expansion into the UAC's current leading research facility, Delta Labs, where Union Aerospace has all new opportunities in research and development. With continued investment and hard work, the Union Aerospace Corporation strives for excellence and is committed to building a better. Co się udało otworzyć. Czekajcie, bo ja teraz nie jestem w stanie, to chyba... Ale co mi to kuźwa dało? Ale no moment. Znaczy mało mamy życia, to po pierwsze. To za bardzo. Nie wiem, czy mamy tam wejść. Zapiszmy to. Okej. Aha, dobra. Kurczę, fajny tytuł, naprawdę. No patrzcie po ciemku, no nic nie widać, kompletnie. A generalnie chyba latarki nie było. Zwykle odsłonię. Duma. Tędy na pewno nie przejdziemy. Tutaj mam apteczkę, to sobie wrócę za chwilę. Świetna niespodzianka. Blisko wystarczy napierdzielać. Gas leak stopped. Fire extinguished. Co to kurde jest? To muszę czekać. Chyba szukamy tego wejścia, ale... A, tutaj wyłączyłem ten. Dobra, tak myślałem.
Kurde. Tu się kuźwa, pewnie zaraz zacznie jazda. Cholera, co to jest? Za kurestwo. Ale słabe to. Dobrze, takie w grupach. Czekajcie, wiecie co, moment, zanim tu przyjdziemy. Jeszcze sobie zbadam całą mapę tutaj. A, tu też im przyszli, dobra. Czy de facto alternatywnej ścieżki nie ma. Dobra. Ale generalnie gra łatwo, może dlatego, że wiem ten poziom taki, nie wiem, który tam był. Chyba były 4 do wyboru. Dobra. Shit. Complete. Dobra. Kurde. A łatwo uciec przed tymi kulami ognia tego potworka. Chyba zmienię tę broń znowu. Maszynowe, ta broń mi się bardziej podoba. O cholera. Nie ma w tej grze czegoś takiego jak walka wręcz. Aby się przydało. Dobra. Czekajcie, czyli tutaj de facto... Nie ma nic więcej, dobra.
Nie wiem, czy mam się wrócić, czy co? W tym momencie to teraz nie wiem. Ej, momentu, to coś jest? Do kliknięcia. Chyba się wracam, ale chyba źle robię. Nie, no to tędy raczej nie. Gdzie to tyle musimy się wracać? Bez sensu. Coś tu, coś przeoczyłem. Muszę dobrze się jeszcze przyjrzeć. Tak myślę. Co to musimy zrobić? Hydrocomo Lab Station 1. Discharging transfer charger. Coś tu jest nie tak. No, myśmy jakiś backup zrobili. Nie czaję. He was performing maintenance and states that he unplugged it and had the safety key. A kuźwa, to jest drabina. Ale wstąpiłem. It's been reported that the... Oh, he's startling. Man, I'm glad to see you. I thought it was all alone. It's been freaking spooky lately. The hydra got blown a few circuits. It was unstable. Overrun our budget on... Be careful with that gun. A stray bullet into the glass shields could blow the whole area. I'm gonna try and get this thing stabilized. I'll head to the science office when I have this under control. Please mark this for review at corporate. George Kirkman, PDA. Całkiem przypadkiem to zdobyłem. Znaczy przypadkiem. Dobra, mamy chyba dwa PDE. PDE-ki możemy teraz otworzyć. Dużo napoi jest w magazynku, wiecie, i możemy pluć bez przeładowywania i to daje nam przewagę. Wszystko mamy maksymalnie. Zapełniony pasek zdrowia i pancerz. Wiecie, bo tu mamy dwie ścieżki. Aha, pamiętacie to z całej drugiej strony, nie? Dobra, tędy jeszcze idę. Okej,
4 punkty pancerza więcej. Nie warto było. Dobra, Alpha Access Elevator. Przyszedłbym się przenosił do nowej lokacji. Wszystko na to wskazuje. Być może sobie skończymy ten odcinek w tym miejscu. Alpha Labs 2. Tak. My dokończymy sobie tutaj ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Na razie. Hej, hej.